Proszę bardzo. Ja bym chciał się zapytać, jakie jest Pana zdanie na temat ustawy 1066 i czy ona zostanie wykorzystana przeciwko nam Polakom? Tego nie wiemy, ale może być. To tak jak wie Pan w tej anegdotce o dwóch klasztorach, nie wiem czy Państwo znacie anegdotkę, na tej samej ulicy naprzeciwko siebie stoi klasztor męski i klasztor żeński. Nie ma w tym nic złego, ale może być. Więc to samo może być. No, proszę Pana, tę ustawę kazała nam uchwalić Unia Europejska. Pan prezydent Komorowski podpisał ją 24 stycznia 2014 roku. No, pan prezydent Komorowski reprezentował obóz zdrady i zaprzaństwa, prawda? No ale obóz dobrej zmiany wcale nie uchylił tej ustawy. Też był wniosek taki, to znaczy wniosek, próbował walczyć z tą ustawą, zapomniałem nazwiska, ten co w Stanach siedzi, Max Kolonko, tak? Miał petycję taką kręcił. No ale do petycje, petycje wie pan, no to można pisać petycję na Berdyczów, no pewnie. Proszę. Nie. Tego niepokoi mnie to, że na przykład my jako Polacy mamy 1,4 do 1,6 sztuki broni na 100 osób, tak dalej. Na przykład Chinowie mają blisko 50%. Niemcy mają. To prawda, wie pan, że naród polski jest jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie. To prawda. No i jak można by było stworzyć warunki do, bo może nie wszyscy Państwo wiecie o co chodzi w tej ustawie, to ja wyjaśnię. Otóż ta ustawa 1066 przewiduje możliwość użycia sił zbrojnych innych państw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, żeby tam tłumić jakieś rozruchy. No i wyobraźmy sobie, co można zrobić. Jakby jakiś wywiad chciał nam zrobić kuku. Mamy w Polsce prawie 3 miliony Ukraińców. To większość zdecydowana tych ludzi to nie ma żadnych złych zamiarów wobec Polski. Ale w takiej masie to 0,5%, może nawet 1, może być zadaniowany dywersyjnie albo wywiadowczo. I to niekoniecznie przez Służbę Bezpieki Ukrainy, ale na przykład przez niemiecką BND. I powiedzmy, że nasza złota pani już tam ma nas dosyć, i uruchamia to towarzystwo, żeby tu zrobiło wołynkę. To znaczy morderstwa, napady, niszczenie mienia, pożary i tak dalej, i tak dalej. No rozruchy na całego. A my co? A my nic. No to nie ma rady, trzeba tu sprowadzić siły zbrojne, które zrobią z tym porządek. To niekoniecznie naprawdę by robiły z tym porządek, tylko po prostu by weszły. To jest tak, jak w 1956 roku wybuchł tak zwany kryzys sueski. Prezydent Nasser znacjonalizował kanał sueski, co się bardzo nie podobało Wielkiej Brytanii i Francji. No i w Sèvres pod Paryżem, tam gdzie ten wzorzec metra jest przechowywany, odbyła się tajna narada z udziałem Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela. I ustalono, co następuje. Izraelska armia zaatakuje Egipt w strefie kanału Sueskiego. No to oczywiście wywiążą się walki. W rezultacie kanał, żegluga na kanale zostanie zamknięta. Wtedy Wielka Brytania i Francja, nie w dążeniu do odzyskania panowania nad kanałem Sueskim, tylko w trosce o bezpieczeństwo żeglugi i pokój światowy, wezwie obydwie strony do wycofania wojsk ze strefy kanału. No i Izrael swoje wojsko wycofa, zainkasowawszy uprzednio tam odpowiednie wynagrodzenie, a Egipt nie. Przecież on jest na własnym terytorium. No to wtedy komandosi brytyjscy i francuscy wylądują w strefie kanału i wyprą stamtąd wojska egipskie i odzyskają panowanie nad kanałem. I wszystko tak się odbyło. Z jednej rzeczy nie przewidzieli, mianowicie reakcji prezydenta Eisenhowera. Bo
wcześniej go zapewniali, że tam nie będzie żadnej operacji wojskowej. No przecież jeszcze by tam go wtajemniczać w takie rzeczy, prawda? I kiedy on się zorientował, że tam jednak operacja wojskowa poza jego plecami się odbyła, kazał wycofać te wojska, bo jak nie, to Stany Zjednoczone zażądają natychmiastowej spłaty długów wojennych. No to trzeba było się z podkulonym ogonem wycofać. Od tamtej pory Wielka Brytania nie robi nic na własną rękę, bez porozumienia wcześniejszego z Amerykanami, a Francja znienawidziła Stany Zjednoczone, co mamy właśnie w tej chwili tak. Bo to prezydent Macron, przecież to, co teraz ta rewolucja francuska, no być może to jest pełny spontan i odlot, to jasne, ale tak jak w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Promocji pana Owsiaka, ale może tak nie być, że to pełny spontan i odlot, bo kiedy to się zaczęło? Wtedy, kiedy prezydent Macron, po raz kolejny już zresztą, wpadł na pomysł, że trzeba stworzyć europejskie siły zbrojne niezależne od NATO. I wygadał się w rozmowie z prezydentem Trumpem, że te europejskie siły zbrojne są potrzebne między innymi do obrony Europy przed Stanami Zjednoczonymi. Trump nie posiadał się ze zdumienia, po prostu go zatkało, jak to usłyszał. I tylko na Twitterze napisał, że ale to przecież nie Stany Zjednoczone Francję napadły, tylko całkiem kto inny. I gdyby nie Stany Zjednoczone, to byście się uczyli po niemiecku w Paryżu. Na co premier Francji powiedział Trumpowi, żeby się nie wtrącał w nieswoje sprawy. O, jak tak? No to dobrze. To kilka dni później nagle ni stąd ni zowąd żółte kamizelki zaczęły podpalać samochody we wszystkich miastach. No to pełny spontan oczywiście. To właśnie od tego jest CIA. Od tego, od takich rzeczy. No, kiedyś byłem w Denver w Colorado i tam rozmawiałem z takim starszym panem, który jest inżynierem górnictwa, pracuje w branży złota. No i opowiadał mi, jak to ta branża funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, bo to interesy robią na całym świecie. No i tak mi opowiada i w pewnym momencie mówi tak, ale nie tam, żeby mnie tu zepatować czy coś. Mówi, wie pan, czasami niektóre rządy to nam podskakują. Jak nam za bardzo podskakują, to my je zmieniamy. Znaczy nie on oczywiście, tylko właśnie CIA, no po to jest, po to jest. I u nas może być to samo z tą ustawą 1066. Ja to przypuszczam, że złowrogi Antoni Macierewicz to w tym celu stworzył te bataliony obrony terytorialnej. On tam opowiadał, że to na Putina, jakiego tam Putina, przecież wystarczy porównać uzbrojenie, nie tam ze specnazem, ale z ogólnowojskowymi formacjami rosyjskimi, żeby wiedzieć, że te bataliony nie mają ciężkiej broni, to po prostu by ich tam roznieśli na pierwszym uderzeniu. Natomiast z taką wołynką, to przy lepszym trochę wyszkoleniu, to mogłyby sobie poradzić. Są u siebie, znają wszystkie tam zakamarki i tak dalej, no ale tego nie można głośno powiedzieć, to państwo rozumiecie. Proszę bardzo. A jak pan ocenia obecność wojsk amerykańskich w Polsce? Bo to wiąże się ustawą 1066. Nie, to nie wiąże się z ustawą. No, nie. Uprawnienia na przykład żołnierzy. Proszę? Uprawnienia żołnierzy obcych państw. To jest, wie pan, jeszcze raz powtórzę, że ustawa 1066 przewiduje możliwość uczestnictwa formacji zbrojnych obcych państw do tłumienia rozruchów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To wojsko amerykańskie ma całkiem inne zadania, bo się nie tłumi rozruchów, na przykład jak tam sodomici biją się na mieście tam z tymi swoimi przeciwnikami, to amerykańskie wojsko ich nie rozdziela, tylko tam gdzieś jest bardzo daleko. Także nie, to jest zupełnie inna. To jest w ramach NATO. To jest w ramach NATO. Moim zdaniem to nic złego. To nic złego, że to wojsko jest. Tylko znowu to samo. To wojsko, jak Amerykanie chcą mieć w Polsce swoje wojsko, no to niech mają, ale niech płacą za ich pobyt. No i tyle. Nie, bo to, proszę państwa, to znowu nie żyjemy w próżni prawno-traktatowej.
1997 roku, jak już było wiadomo, że NATO zostanie rozszerzone tutaj o Polskę między innymi, to nastąpiło w 1999 roku, a w 1997 roku Stany Zjednoczone z Rosją zawarły porozumienie paryskie tak zwane, w którym były tak zwane środki budowy zaufania. No, dwa takie najważniejsze, że zachodnia broń jądrowa nie będzie przesuwana na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej, czyli granicy RFN-NRD. I drugie, że na terenie nowo przyjętych państw nie będą tworzone stałe bazy NATO. Nie będą tworzone stałe bazy NATO. Dlatego właśnie ta ciężka brygada ma charakter rotacyjny. To znaczy ona w noc Kupały będzie w jednym miejscu, jakim, to nie wiemy. W noc Walpurgi będzie w jakimś innym miejscu, też nie wiemy w jakim. Jedno tylko wiemy, a na gwiazdkę jeszcze w innym, noc wigilijną będzie jeszcze w innym miejscu. Jedno tylko wiemy na pewno, że to wojsko nie będzie słuchało rozkazów rządu polskiego, tylko własnego. I właśnie dlatego rząd amerykański powinien płacić za to. A my powinniśmy wykorzystywać naszą obecność w NATO do rozbudowy sił własnych. Bo czym kończy się prężenie cudzych mózgów, tośmy się przekonali w 1939 roku. Proszę bardzo, pan tam pod ścianą się zgłasza. Panie redaktorze, proszę powiedzieć, czy uważa pan, że jest możliwe, aby wprowadzić w życie pomysł zespołu Konfederacji do zwiększenia świadomości i kultury posiadania broni w obliczu takiej totalnej zniewolenia narodu polskiego? Proszę pana, no to uproszczenie procedur umożliwiających posiadanie broni przez obywateli, to myśmy postulowali już w 1990 roku, także tu nic się nie zmieniło. No i głuche milczenie było nam odpowiedzią. Nie, no jest taka furtka, że jak ktoś tam się zapisze do klubu strzeleckiego, to może mieć w domu cały arsenał. Nawet ten KBK AK, ten Kałasznikowa może mieć, tylko tam jest wtedy, on może tylko ogniem pojedynczym strzelać, nie ciągłym, nie, to tam zablokowany jest na ogień ciągły. No przyjechało. Do broni dokończmy. Polacy jednak pragną mieć broń. Jest no, kultura, bo czarnoprochowców przynajmniej zostało sprzedanych 200 tysięcy. Proszę pana, trzeba po prostu zliberalizować ustawę o posiadaniu broni i tyle. I na pewno część ludzi bardzo nerwowych by się postrzelała. No to zostaliby tacy mniej nerwowi, bardziej zrównoważeni, a tamci już by wyginęli i tyle. Nic strasznego by się nie stało. Mało tego, proszę zwrócić uwagę, że w XIX wieku, jak no, nie wszędzie, ale w pewnych sferach towarzyskich, ludzie się wyzywali na pojedynki. No i byli wobec siebie bardzo uprzejmi, bo nigdy nie było wiadomo, czym się nieuprzejmość skończy. Grzymała Siedlecki opisuje taki incydent przed wojną jeszcze. W Krynicy jakieś towarzystwo grało w karty. No i kibice tam przyglądali. Jeden z tych kibiców zauważył, że jeden z tych grających oszukuje. Podszedł do niego i powiada, wutryszemy się. A on odłożył karty, wstał i powiada tak. Nie wiem, w jakim celu informuje mnie pan o czymś, o czym przecież nie mogę nie wiedzieć. No i wyzwał go na pojedynek i go zabił. No tak to było. Więc ludzie byli bardzo uprzejmi wobec siebie, bo nigdy nie... Mało tego, w latach 80. opublikowaliśmy w Podziemiu taką książkę francuskiego autora Gwidona Sormana Rozwiązania liberalne. I on tam właśnie o broni pisze, że było takie miasteczko tam gdzieś w środkowych Stanach, które było nękane przez tych aniołów piekła, tych motocyklistów. Tam przyjeżdżali, robili taki nalot, tam jednych poturbowali, tam panienki wymacali i tak dalej. No nie podobało się to nikomu. Więc Rada Miejska podjęła uchwałę,
że wszyscy mieszkańcy muszą mieć broń. Jak kogoś nie stać, to mu miasto kupi. No i zorganizowali kursy strzelania, każdy obowiązkowe. I no, wszyscy już mieli broń, nauczyli się strzelać i któregoś razu ta watacha motocyklistów tam przyjechała, nie wiedząc o tym. Nadziali się na minę, kilkunastu zginęło. Kilkunastu zginęło i od tej pory to miasteczko jest omijane szerokim łukiem przez tych wszystkich chuliganów. Proszę bardzo. W sposobie nieobronnym jeszcze, wprowadzenie ponownie. No to jeszcze raz przypomnę program UPR-u z 90 roku. Myśmy postulowali armię zawodową i powszechne szkolenie wojskowe mężczyzn na wzór szwajcarski. Każdy ma broń w domu, amunicja już może być tam w jakimś innym miejscu, żeby nie było pokus, ale każdy ma broń w domu. To koszty są tego prawie zerowe, bo i tak każdy gdzieś mieszka, więc nie trzeba budować koszar i tak dalej. No i parę razy do roku ja tam na ćwiczenia. Takie wojskowe jadą pod już kierownictwem fachowców, no to wiadomo, jak już pojadą na ćwiczenia, to tam trochę poćwiczą, trochę sobie popiją i tak dalej. No sama przyjemność, prawda? No to, a u nas teraz jest całkiem to zaniedbane i już rośnie druga generacja, która po prostu nie umie się bronią posługiwać. Nie umie. Także, proszę. No to nie chce, to tam nie chce. Nie umie, nawet jakby chciała, to nie potrafi. Zresztą, mój Boże, nawet w tych siłach zbrojnych to jest, kiedyś tam zapoznałem się z takim materiałem, jak to wygląda, to żołnierz oddaje 18 gniewnych strzałów w całej służbie swojej. No to dużo to nie jest, prawda? Dużo to nie jest.